Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszy temat poświęcony będzie piłkarzom z Schalke 04 Gelsenkirchen. Chciałabym, abyście poznali ich bliżej. Nie owijając w bawełnę, jedziemy z tym koksem. Niepodważalny numer 1 w bramce, jak i poza nią, to Manuel Neuer, utalentowany bramkarz i opoka drużyny. Przypomina mi mojego kolegę z klasy, Czarka, który również w bramce stoi. Manuela często porównują do René Adlera, albo w ogóle go z nim mieszają. To skandal, hańba i rozbój w biały dzień. Ale cóż poradzić? Neuer złamał nóżkę i se długo nie pogra. W chwili obecnej siedzi u klubowego fizjoterapeuty i popija z nim kawkę. Tak, kawkę, hehe, tak to się nazywa. Kawka. Pan z numerem 2 to Heiko Westermann, spoko ziom i całkiem niezły zawodnik. Tutaj nie ma zbyt uradowanej miny, pewnie Schalke przegrało. A obok niego stoi Mladen Krstajic, ale o nim później. Heiko jest dość duży, a tak poza tym to gra na obronie. Właśnie. Pojechał na Euro, ale se za dużo tam nie pograł. Jak się ma takiego trenera, jak pan Löw, no to ja się nie dziwię. Kfirstkrzyw. Lewan Kobias chwili nosi numer 3. Nie zazdroszczę mu tej cyfry w żadnym wypadku, bo a. nosi ją również Lee Naylor i b. David Weir również. Fuj. Co ja jeszcze mogę dodać? O, Lewanka trapią kontuzje wszelakie, to też gra mało, albo wcale. Taki jest już jego nędzny los. Ale wierzę, że przestanie sobie psuć swoje narządy zewnętrzne, wewnętrzne i mięśnie różne. Tak, wierzę. Piąteczka to nasz El Capitano, Marcelo Bordon. Marcelo jest człowiekiem bardzo zrównoważonym, ale czasem zdarza mu się siebie nie kontrolować. Poza tym rozpoczął modę na tak zwane klapki Marcelo. Jednak tylko wtajemniczeni wiedzą, o co z tymi klapkami chodzi. No cóż. Dodać chciałam jeszcze, że Marcelo bardzo rozpaczał nad odejściem Lincia z Schalke. Tak, nas też to boli. Jeszcze wróci. A tego to nie znam. Wygląda na przegłupa. Ten pan nazywa się Gustavo Varela i ma numer 7. Ogólnie mnie przeraża. Jest taki metalowy zespół, Behemoth. Gra w nim Nergal. BRRR, przeraża mnie. No, to tak samo boję się Vareli, jak Nergala. Jest Urugwajczykiem, a kiedyś, odległe czasy to były, grał w Nacional Montevideo. Trzeba przyznać, że ładna nazwa. Numer 8 zawsze był zaszczytny, więc i tym razem nie mogło być inaczej. Nosi go Fabian Ernest, człowiek wulkan. Ciekawa osobowość, doprawdy. Jest trochę jak kameleon. Wygląda jakby był stary i miał zaraz umrzeć, a tak naprawdę jest młody i rześki. Tam z tyłu widzicie Marcelo i... O! Czy mnie oczy nie mylą? Czy widzę Nichata? Tak. Tak, to Nichatek. Cześć Nichat. A to numer 9, Soren Larsen. Moja przyjaciółka, Marianna, jest w nim zakochana, a mnie on szczerze mówiąc obrzydza. Poza tym nigdy go na boisku nie widziałam, więc pozwólcie, iż go oleję. Numer 10, hehehe, polinciolnie naszym kochanym, ma Iwan Rakitić. Iwan to mój, nasz i wasz przyjaciel. Jest niezwykle utalentowany, a poza tym lubi go Slaven Bilić, którego przy okazji pozdrawiamy. Iwan jest człowiekiem fascynującym i nie znam osoby, która by go nie lubiła. Złego słowa o nim nie powiem, pewnie też dlatego, że dostałabym ryj od pewnej osoby. No, sumując, rakieta rules. O, cześć Albert. Jak się dziś miewasz, drogi koleżko? Albert mówi, że jeśli zaraz o nim nie opowiem, to dam i wryj. Dobrze, posłucham go. Więc tak. Albert ma numer 6 i jest Rumunem. Lub Rumuńczykiem, jak kto woli. I grał kiedyś we FC Köln z Ciachem. Dla niewtajemniczonych Ciacho, a właściwie Ciasto, to Lukas Podolski. Ale o nim nie będę mówić, ból wam oszczędzę. Wracając do Alberta. Umie gotować i nosi koszulki w myszkę Miki. Kto nie widział, niech żałuje. Tak poza tym to uwielbia mandarynki i nie rozmawiał ze swoim ojcem przeszło 10 lat. Cóż, tata go nie kocha. A szkoda, bo Albercik to bardzo miły dżentelmen. Hehehe. Dobra buraku, koniec o tobie, daj szansę innym.
Teraz fani będą klaskać, fanki piszczeć i ogólnie będzie zbiorowy orgazm, bo oto nadchodzi nasz kochany Peterku. Peterku to nasz kochany dziubaseku, piłkarz niezwykły, wręcz wirtuos. Swoje najlepsze chwile spędził w Rangersach. Fani Rangers już się podniecają, że Petereku będzie należał tylko do nich. Ale my go łatwo nie oddamy. PS. Spójrzcie, jak ocieka seksem. Aż chce się go schrupać. Ale to jeszcze nie koniec misiaczków. Przed nami Jermaine Jones. Ten to dopiero jest bogiem seksu. Mru. Żeby nie skupiać się tylko na fizycznych przyjemnościach. Rzec chciałam, iż Jones grał w jednym klubie z Albertem. Tak właśnie. I aż mnie rwie, by przytoczyć wam cytat Marianki. A brzmi on tak. Albert, dopisuję ja, w Eintrachcie grał z Jonesem. Przyszedł do Schalke. Patrzy, o zgrozo, tu znowu ten śmierdziel Jones. Odszedłby, gdyby nie fakt, że kocha Schalke ponad wszystko. I w sumie na temat śmierdziela Jonesa nie trzeba nic dodawać. Dobra ludziska, na dzisiaj koniec. Cierpliwie czekajcie na kolejną część. I cóż mogę rzec? Pokochajcie Schalke, jak uczyniłam to ja.